Cześć kochani, witam się z Wami w nowym dniu. Przychodzę do Was dzisiaj z makijażem. Dziś wykonam na sobie makijaż tą nową paletką z Avonu, którą dostałam w prezencie na spotkaniu liderów. To jest paletka, o, to jest ta paletka, ona była teraz w styczniowym katalogu po raz ostatni dostępna w sprzedaży. W tym katalogu tutaj ją sobie znalazłam, o widzicie? Tutaj jest ta paletka, ona kosztowała 39,99 i to była ostatnia szansa na zakup. Ja wiem, że czasem te produkty jeszcze potrafią się pokazać gdzieś tam w aplikacji Avon On dla konsultantek albo w Focusie. Nie wiem, może jeszcze gdzieś uda się dorwać tą paletkę, jeżeli komuś się spodoba. Natomiast dla mnie, powiem Wam szczerze, że dla mnie ta kolorystyka będzie prawdziwym wyzwaniem, ponieważ ja ogólnie zbyt często nie robię sobie takiego pełnego make-upu, że właśnie z cieniami, z kreskami i nie wiadomo co, tylko raczej wolę taki delikatny makijaż codzienny. Włożyłam łokieć do bronzera. Ale właśnie spróbuję. Chciałyście, pytałam Was w poprzednim filmiku, czy chcecie, żebym nagrała taki filmik, pisałyście mi, że chcecie, no to wykonam ten makijaż, przynajmniej spróbuję i słuchajcie, zobaczymy, co to wyjdzie. No nie wiem, czy taka kolorystyka, zobaczymy, jak to wyjdzie, nie będę uprzedzać faktów. Pokażę Wam, czym sobie wykonam makijaż, czyli tak, paletkę już pokazałam, to widzimy. Tutaj mam otwarty bronzer, taką paletkę bronzującą z, kurczę, ale brudne lustro, wybaczcie mi. Ta paletka nie jest z Avon, ona jest z Vibo. Tutaj mam puder z Avonu. Użyję sobie też pędzel do pudru, pędzel Kabuki. Tutaj mam podkład z Oriflame, tusz do rzęs z Maybelline. Bardzo fajny jest ten tusz swoją drogą. Tak Wam stękam czasem na te szczoteczki silikonowe, to też jest silikonowa, ale jest taka dosyć duża, zobaczcie, profilowana i bardzo fajnie ona mi się sprawdza, choć nadal to nie jest mój idealny tusz, ale jest niezły. Tutaj użyję sobie też korektora z Avonu Power Spray, kredka do oczu czarna Eveline, którą dostałam nagle jakoś w magiczny sposób, ta kredka się znalazła w moich kosmetykach, więc przypuszczam, że moja córka robiła jakieś porządki i tym sposobem to się znalazło w moim pokoju, na mojej toaletce. Baza pod makijaż z Avonu, też fajna jest ta baza. Ja sobie ją zawsze tak cieniutką warstwą nanoszę na twarz palcami. Tylko też właśnie pod taki makijaż, kiedy taki robię pełniejszy makijaż. A taki codzienny to też raczej nie używam tej bazy. Tutaj mam szminkę z Avonu z serii Lux, o której zapomniałam, a którą bardzo lubię. Zapomniałam już, jak bardzo ją lubię i całkiem zużycie już mam też spore. Ona jest w takim kolorze. I tak delikatnie koloryzuje usta. Nie jest taka, wiecie, taka ordynarna jakaś tam czerwień, tylko właśnie bardzo fajna jest ta szminka, lubię ją. Tutaj mam moją kredkę do brwi z Avonu przecież, że z Avonu. I ta kredka, czekajcie, czy ja ją mam, no właśnie, nie jest zatemperowana, ale mam przy tej kredce temperówkę, to spróbuję sobie podtemperować tą temperówką tą kredkę. I ta kredka właśnie, ona szybko mi się robi taka, że trzeba ją znowu kolejny raz zatemperować, dlatego że ja nią tak cisnę w te brwi, wiecie, cisnę nią, bo kolor jest za jasny, więc żeby cokolwiek uzyskać, to ja nią cisnę. Ja mam na brwiach makijaż permanentny, ale ten makijaż już, te brwi już mam, po prostu taki jaśniejszy już mam. I przydałoby mi się pójść na odświeżenie tych brwi. Tutaj mam róż do policzki, róż w kremie chciałam powiedzieć, z Avonu. To jest ten kolor śliwki, bardzo się też polubiłam z tym różem i o ile ja do tej pory, tak powiem Wam szczerze, nie bardzo jakoś tak lubiłam używać różu do policzków. Tak samo brąz, to też tak, z brązem to ja też tak ostrożnie się obchodzę, ponieważ ja jestem blada. I jakoś chyba tak mi nie do końca wychodzi to konturowanie twarzy. Zaraz zobaczycie zresztą, co ja tutaj wymodzę. Także zobaczymy. Jeżeli nie wyjdzie, to przynajmniej się pośmiejemy.
Tutaj też mam taki bronzer z Avonu. O taki. I też ja już go mam dosyć dawno, bo nie kojarzę, żebym jakoś w ostatnim czasie go zamawiała. I zużycie chyba jest żadne póki co. Także nie wiem, ale mam tutaj tą paletkę z Vivo brązującą. No nie wiem, czego tam sobie użyję, co mi tam w ręce wpadnie, wiecie? I tu wziąłam dwa beauty blenderki i jeden taki pod oczy. I tutaj mam pędzle do makijażu z Avonu. I po raz kolejny Wam powiem, że bardzo Wam polecam te pędzle, ponieważ one są bardzo fajne. Ja je sobie trzymam w takim plastikowym piórniku. Tylko no wiadomo, kiedy je wymyję, to czekam, aż dobrze wyschną i dopiero je daję do piórnika. I zazwyczaj wtedy też ich nie zamykam szczelnie, tylko zostawiam taki otwarty ten piórnik. Tutaj mam pędzel do konturowania i jego sobie zostawię, bo jego sobie użyję. Tu jest taki pędzelek z gąbeczką do rozcierania z drugiej strony. Też go sobie zostawię, bo być może też go sobie użyję. Tutaj jest pędzel taki podobny do tego poprzedniego, ale bez żadnej końcówki. Rany, weźcie mnie, walnijcie w głowę, bo przecież jest tu też końcówka. Jakoś tak sobie po tym plastiku przejechałam i wydawało mi się, że nie ma. Nie, nie, to jest po prostu taki sam pędzelek jak ten poprzedni. I tutaj mam też dwa takie same pędzelki do bardzo podobne. Prawie takie same, a jednak inne. Do robienia kreski z cieni. O, on jest taki skośny ten pędzelek i zakończony jest takim, o takim pędzelkiem profilowanym. Natomiast ten jest też do kreski, jest troszkę grubszy i z drugiej strony ma szczoteczkę taką okrągłą. I on mi się przyda, też go sobie odłożę, bo tutaj na dolną powiekę, kiedy będę sobie nakładać cienie, to użyję sobie tego właśnie pędzelka. Potem tutaj mam pędzelek kolejny, to już trzeci, taki sam czy nie? Ten jest trochę inny? Nie, on jest... czy on w ogóle jest z Avonu? Tak, jest z Avonu. Taki jakiś niby podobny, a jednak inny? Nie, nie, tutaj te włoski jednak nieco inaczej ma wyprofilowane. Tutaj jest do... taki ze szczoteczką, dwustronny pędzelek. I tutaj jest identyczny pędzelek. Nie wiem, dlaczego te pędzelki mi się dublują. Być może dlatego, że pomyłkowo zamówiłam, a być może dlatego, że gdzieś tam w prezencie dostałam właśnie. Tutaj mam taki pędzel do podkładu, ale ja go prawie w ogóle nie używam, dlatego że no jednak ja wolę beauty blenderem nakładać podkład, ewentualnie kiedy się śpieszę na paluchami. Natomiast właśnie jakoś tak tam pędzelek no jest, bo jest, ale rzadko go używam, prawie w ogóle. Tutaj znowu jest taki pędzeleczek. Tutaj jest pędzelek, z którym coś tu się wydarzyło. To było dwustronne, że pędzel do pudru, a tutaj pędzel do blendowania, myślę, że cieni na powiekach. Ale tutaj mi się to rozkleiło, muszę kupić jakiś klej do plastiku i sobie to skleić, żeby znowu był taki fajny dwustronny. I odkąd mam właśnie ten mój pędzel kabuki, który bardzo lubię, to tego pędzla właściwie przestałam używać. Tutaj mam pędzelek taki, którego też mało używam, chociaż może tutaj właśnie tego bronzera mi się przyda. Tak, spróbuję sobie wykonturować twarz tym pędzelkiem. Wydaje mi się, że on jest do konturowania. A tutaj, jeśli zapytałybyście mnie, jaki jest mój ulubiony pędzelek do makijażu z Avonu, to powiedziałabym Wam, że ten i właśnie ten kabuki. Dlatego, że dawniej ja miałam problem, żeby sobie jakoś równomiernie pudry na twarzy rozprowadzić. Natomiast ten pędzel kabuki, on po prostu, dzieje się magia. Po prostu ja nie zrobię prawda? I mam fajnie zapudrowaną, zmatowioną twarz i ten puder tak fajnie tam się trzyma na tej skórze. Także świetnie jest ten pędzel, ten najbardziej lubię i ten najbardziej lubię. I tego pędzelka naprawdę często używam, bo nawet kiedy nie robię sobie jakiegoś tam pełnego makijażu z cieniami i tak dalej, to jednak mam tutaj, nawet teraz pewnie też to widać, że mam takie zaczerwienione te powieki, no bo ogólnie mam jasną karnację. Więc mam taki cień do powiek waniliowy, albo czasem jakiś tam inny, jasny. Używam sobie właśnie na powieki
I do tego służy mi ten pędzelek. I on mi fajnie te cienie tutaj rozprowadza na powiece. Bardzo go lubię. I pomimo tego, że naprawdę często go używam, to też nic z tymi włoskami się nie robi, słuchajcie. Są fajne, sztywne, nic tutaj nie wychodzi. Kiedyś kupiłam sobie, nawet już nie pamiętam gdzie, jakieś takie zwykłe pędzelki do makijażu. To właśnie te włoski jakoś po prostu tak się wykrzywiały ze wszystkich stron, albo gdzieś jakiś włosek wypadał. No, a te pędzle z Avonu naprawdę Wam polecam, bo naprawdę są fajne. Naprawdę są warte swojej ceny, bo one też nie są drogie, jak na dobre pędzle do makijażu. One naprawdę nie są dobre i są warte swojej ceny. Także wszystko Wam pokazałam. Jest tutaj też koktajl z Oriflame. A to dlatego, że tutaj sobie konstrukcję z lustra budowałam. Wy tego nie widzicie, ale coś tu sobie zbudowałam. W ogóle mam takie suche usta, że powinnam je czymś nawilżyć, ale nie chcę mi się już wstawać i odchodzić i przerywać nagrywanie. Także tak, ja w ogóle przyjechałam dzisiaj na 8 rano, bo o 8 rano miałam klientkę. O, serki. Pora na kawę, ale to już za chwilkę. Miałam klientkę na 8, więc ja tutaj przyjechałam na 7.30, bo lubię być zawsze przed czasem. Zresztą punktualność to jest taka moja bardzo dobra cecha charakteru. Czasem nawet przesadzam z tą punktualnością, bo wolę gdzieś być przed czasem, niż żeby się spóźnić. Dlatego u mnie moje klientki nigdy na mnie nie czekają, bo tak jak mówię, wolę być przed czasem, niż się spóźnić. I dziś też przyjechałam tutaj na 7.30. Coś tam włączyłam radio, włączyłam internet, odpaliłam lampkę, wiecie, takie pierdoły w sumie. Siadłam sobie na chwilę, coś tam porobiłam na telefonie i przyszła klientka. I dlatego, że miałam zaplanowane właśnie, że ja tutaj wykonam make-up, to tak no make-up byłam od rana, a miałam taką bardzo fajną klientkę, to już jest moja stała klientka. I po prostu wiecie co, ona teraz poszła, przygotowałam sobie tutaj, już zamierzałam nagrywać, no to ciągle jakieś mam przerywniki, a to telefon zadzwonił, a to przedstawiciel Selarto z tej właśnie częstochowskiej firmy, której produktów jestem ciekawa, przyjechał, czy mam tam część produktów, ale część produktów jeszcze bardzo mnie interesuje. No i teraz ten pan poszedł i ja w końcu skończyłam sobie tutaj organizować i mówię, dobra, nagrywam, to zaczynamy. Co? Najpierw nałożę sobie tą bazę z Avonu pod makijaż, bo skoro robię sobie taki makijaż z cieniami, to będę chciała, żeby tak już było fajnie, prawda? Tyle mi tej bazy wystarczy, ja jej naprawdę daję troszkę i znowu robię to, co ostatnio, nie? Zaczynam coś robić i tak mi brakuje tego obrazu, słaba widoczność, a przecież ja tu w lustro mam się patrzeć, a ja tutaj w telefonie się, prawda, oglądam. Pod oczy też sobie delikatnie tą bazą zajeżdżam. Także już fajnie mi ten produkt matowi skórę i przygotowuję pod podkład. A podkładu użyję sobie z Oriflame. Ja Wam mówiłam, że ja lubię mieszać ten podkład, ale już nie chciałam tak dużo produktów tutaj zabierać, więc nałożę sobie tylko sam ten podkład bez domieszki, ale mam bronzer, więc sobie użyję bronzera na twarz, więc też myślę, że no zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Już sobie tutaj rozblenduję podkład. Swoją drogą, bardzo fajny jest ten podkład z Oriflame. Bardzo jestem z niego zadowolona. Jeśli chodzi o konsystencję, o to, jak on się zachowuje na skórze, jakkolwiek to nie zabrzmi, to jednak jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. Muszę też wrócić, ale to już jak pokończę moje zaczęte podkłady, to chcę wrócić do mojego w ogóle najlepszego podkładu, jaki do tej pory w ogóle miałam. To jest podkład z Avonu, z Lux, ale z Luxa, ale ten adaptujący. Jakoś ten rozświetlający tak nie do końca się u mnie sprawdził, dlatego że
miałam wrażenie, że u mnie jakoś tak, tak słabo mi, słabe krycie tego podkładu było, miałam wrażenie. I tak się jakoś świeciłam, a ja używając podkładu to no jednak mam inne oczekiwania, a ten adaptujący jest świetny, bo on fajnie też się zgrywa z kolorytem skóry, pod warunkiem, że sobie dobrze dobierzemy oczywiście kolor podkładu. Bardzo fajnie się zgrywa ze skórą, bardzo fajnie po prostu to wszystko wygląda, fajnie się wchłania, nie pozostawia żadnego jakiegoś takiego, takiego filmu. I tutaj sobie trochę podjadę pod oko tym podkładem. Dobrze, powiedzmy, że zobaczcie, tylko się podkład nałoży na twarz, nie? I już po prostu jakoś tak inaczej człowiek wygląda, nie? Dobrze, to mamy. I słuchajcie, co teraz? Teraz użyję sobie podkładu, korektoru. No i telefon dzwoni, widzicie? No, widzicie. Albo dobrze, nie odbieram, zobaczymy. Może, bo to chyba nic mi nie będzie szkodziło w nagrywaniu. Już, kochani, wracam do Was. Na czym to my skończyliśmy? Aha, że to tak, że użyję sobie teraz korektora. Użyję sobie korektora pod oczy. Korektor ten, nie wiem, czy pokazywałam, z Power Stay, nie? I zawsze, kiedy sobie mam położyć też cienie na powieki, to nakładam sobie też troszkę korektora i na powieki. Bo wtedy ten korektor tworzy mi taką warstwę, taką bazę pod cienie. I po prostu mam wrażenie, jestem tego pewna, że po prostu cienie się lepiej trzymają, lepiej się nakłada też cienie, bo po prostu ta powierzchnia powieki jak gdyby robi się taka bardziej śliska, nie? Dobrze, tutaj to tak mniej więcej, nie będę sobie tak tutaj dziubdziać, bo to chodzi tylko o to, żeby ten produkt tam się po prostu znalazł. Swoją drogą bardzo fajny jest też ten korektor z Power Stay. Szkoda, że nie zrobiłam sobie, że najpierw na jednym oku byście zobaczyły, nie? Chociaż i tak chyba widać, nie? Że tutaj taki ciemny pod okiem, a tutaj już całkiem ten koloryt taki, taki jest spójny, taki jednolity. I cienie są zakryte przede wszystkim. Czekajcie, tutaj w tym kąciku też sobie muszę postemplować tym korektorem, bo jednak w kącikach oczu mam faktycznie tutaj takie mam żyłki. No i tutaj to sobie tak po prostu rozetrę ten korektor na powiece i troszkę na górną powiekę. I myślę, że będzie ok. Tutaj jeszcze coś mi. Muszę dołożyć troszkę tego korektora. Bo jakoś mi tak. Znowu ktoś coś do mnie pisze, wiecie co? No nie dane jest mi dziś nagrywać, serio. Tutaj do tych kącików sobie dodam tego korektora, bo jakoś tak mam. I ogólnie też lubię sobie dodać korektor, tylko teraz nałożyłam sobie podkład, który jest i tak za jasny do mojej karnacji. Ale normalnie to też tutaj w te załamania, gdzie ta skóra już robi się taka bardziej wiotka i te miejsca są takie zacienione, to lubię sobie też właśnie tutaj dodać korektora. I tak mniej więcej sobie tutaj rozłożę ten korektor. Też mam wrażenie, że to właśnie dużo daje, wiecie? Kurczę, myślałam, że ktoś wchodzi. No serio, ja mam dzisiaj takie przerywniki. A w ogóle mam jeszcze tylko jakieś 40 minut czasu do następnej klientki. A moja trzecia klientka, na szczęście ta ostatnia dziś, zrezygnowała z wizyty. Coś tam jej się zmieniło i odwołała wizytę.
Więc w sumie nawet mi to pasuje, bo jest piątek, więc pojadę sobie wcześniej do domu. I wczoraj miałam też mieć wolną sobotę, bo nie wiem, mówiłam Wam chyba, prawda, że ogólnie zmierzam do tego, żeby mieć wolne soboty, ale nie zmieniłam sobie tego na Booksy i zapisała mi się pani na pedikur właśnie przez Booksy na jutro, na sobotę. I też powiem Wam, że mi to za bardzo jutro nie pasuje, bo fryzarkę mam tam w tym biurku, prawda, mam zrobioną tak, że po prostu ten kabelek pod spodem tam jest tak ciasno i ja nie wiem, czy ja zdołam ten kabelek wyjąć, żeby sobie tą fryzarkę tutaj przetransportować na to stanowisko do pedikur. Mam w domu jeszcze fryzarkę z Similaka, ale tą taką mobilną, tą z pochłaniaczem i ona mi do pedikur będzie chyba za słaba, wiecie, i no, mam dylemat, muszę pomyśleć, jak ja to rozegram wszystko. Albo pójdę tam poskodurkować przy tamtej fryzarce i spróbować ją tam jakoś wyjąć spod biurka. Bo wiecie, o co chodzi, że ten kabelek idzie, jest tam w tą dziurę dany i jest taka szpara pod blatem i w tą szparę tam jest ten kabelek przyciągnięty i ja nie wiem, czy zdołam wyjąć ten kabelek. Zobaczymy. No, nałożyłam sobie korektor na powieki i pod oczy i ja sobie go też lekko przypudruję. A tym beauty blenderkiem mogę, czy paluchem? Paluchem, dobra. Paluchem sobie przypudruję powiekę i tą górną powiekę. Już sam korektor sprawił, że ta skóra zrobiła się taka bardziej matowa, ale jednak kiedy położę puder na tą powiekę, to jeszcze mi to sprawi, właśnie tym bardziej, zakryje mi dodatkowo te jakieś tam żyłki na mojej powiece, ale sprawi, że właśnie ta skóra stanie się, warstwa na skórze będzie poślizgowa po prostu i fajnie ten cień będzie mi się blendować, rozprowadzać. Dobrze, myślę, że jest ok. Myślę, że jest ok. Jakoś. Kurczę, nie wiem, jak to wyjdzie, bo wiecie co, jakoś tak inaczej widzę się w lustrze, koloryt ogólnie, a inaczej się widzę w kamerze. Tutaj w lustrze ja widzę się, że normalnie mam jasną karnację, jasną skórę, że ten podkład jest za jasny. Natomiast w kamerze widzę, że ta skóra jest zdecydowanie przyciemniona i wręcz widzę, że jest taki kontrast, że tutaj ten dekolt mam sporo jaśniejszy niż skóra na twarzy. Znowu coś się dzieje w moim telefonie. Dobrze, dalej sobie podkreślę lekko brwi. Jako, że mam jakieś tam resztki tego makijażu permanentnego, to ja też nie robię tego, nie podkreślam tych brwi mocno. A słuchajcie, a co wy na to, żebym sobie podkreśliła te brwi cieniem? Ale nie mam cienia. No, nie mam cienia. Także musimy kredką to zrobić. Tylko kredkę muszę sobie zatemperować. Kurczę, włożyłam znowu rękę do różu. O, daję radę, słuchajcie, daję radę. Kręcimy. Dobra, to sobie na razie dam tutaj. Ok. Tyle odkrytej kredki mi na razie wystarczy. Podkreślę sobie delikatnie brwi. Też, wiecie co, też ja właśnie nie lubię jakoś tam mocno sobie tych brwi podkreślać. Czasem widzę, kobiety noszą brwi takie aż takie ulepki, to ja tak nie lubię. Co kto lubi, ale ja lubię tak delikatnie mieć podkreślone. Kiedy zrobiłam sobie makijaż permanentny brwi, to w ogóle przez długi czas to ja nic z tymi brwiami nie robiłam i było mi idealnie po prostu. Było mi idealnie. Nie miałam czegoś takiego, jak czasem dziewczyny mówią, że a, bo coś tam czułam się przez te pierwsze dni, że za mocno, czy coś. Nie, to ja nie miałam takich odczuć. Może jedynie po tym pierwszym razie, po zabiegu, a przed korektą. To wtedy tak, bo to wtedy jednak robiły się te stróbki, uszczyła się skóra i no to nie wyglądało najlepiej. Ale ogólnie, czekajcie, nie będę teraz gadać, bo mi tutaj jest ręka niestabilna. Z tą brwią jest mi nieco trudniej.
Jeszcze trochę. Tutaj sobie tak podwyższę jeszcze minimalnie. No, myślę, że będzie teraz ok. Tu mam jaśniej. Czekajcie, jeszcze troszkę dołożę sobie kredki. Myślę, że może zostać już tak. Znowu telefon dzwoni. Dobrze, to jest akurat nic ważnego, także tego nie muszę odebrać. Dobrze, kochani, to co? To jest od tego, a to od tego. To teraz przystępuję do cieni. Do momentu, którego tak no, najbardziej... najbardziej się obawiam. No ale dobra, nie ma co, zaczynamy. Ja sobie najpierw użyję cienia. A gdzie jest ten mój cień do blendowania? A ja sobie go tutaj włożyłam. Więc tak, mam pomysł taki, że taką podstawą, którą sobie nałożę na moje powieki. Właśnie zastanawiam się, czy podstawą powinien być ten kolor, czy bardziej żółty. Nie, ten kolor sobie wezmę jako podstawę na brwi. Potem sobie tym jasnym różem, tutaj na granicy, gdzie rzęsy dotykają mi skóry, tutaj sobie rozblenduję delikatnie tym różem. W kącik oczu pójdę właśnie ten żółty sobie dam. Środek powieki sobie dam ten róż z perłowy róż. Natomiast w kącik oka dam sobie ten róż. Dobra, nie gadam, robimy. Nie gadam. Bo ja tutaj co innego gadam, a zaraz co innego w ogóle zrobię i... Czyli zaczynamy od tego. I ten cień nałożę sobie na całą powiekę. I też myślę, że mogę sobie nałożyć tego cienia, jako że traktuję go jako taki cień bazowy. Tutaj na górną powiekę też sobie przejadę. Kurde, nie wiem, czy nie za wysoko, ale on i tak jest słabo widoczny. To myślę, że niewiele to zmieni. Ja to też jestem dobra agentka, nie? Tutaj sobie jedno oko maluję, a drugim podglądam, kto tam idzie, nie? I przejadę sobie też tym kolorkiem wyżej tutaj. Myślę, że tutaj jeszcze powinnam go troszkę dodać. O, tutaj właśnie. No, ładnie. Jak na razie mi się podoba. Takie delikatne kolorek bardzo. Myślę, że jako kolor bazowy będzie ok. I tutaj w kąciki oczu nałożę sobie ten żółty. Ale też chciałabym tego drugiego żółtego spróbować, jak właśnie... A może na jedno oko nałożyć jeden żółty, a na drugi inny? Nie, bo to po prostu jednak ja tu muszę jakoś funkcjonować do końca dnia. Jeszcze będę miała klientkę, potem zakupy. Także no nie mogę znowu... straszyć ludzi. Wiecie, o co chodzi.
Tak, ten jasny, bo nie wiem, czy ja Wam mówię, ten jasny cień sobie nakładam na razie tutaj w kąciki oczu, w wewnętrzne kąciki oczu. On nie jest jakoś bardzo mocno napigmentowany, ale jest widoczny, jest widoczny. I właśnie, może sobie zrobię takie delikatne przejście z tego żółtego w ten żółty i tym samym powiem Wam, o, tutaj jest zdecydowanie mocniejsza pigmentacja. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale tak, u mnie jest to bardzo widoczne. O kurczę, nie wiem, czy nie przesadziłam. Czekajcie, tutaj sobie też przełożę część tego cienia. Kurczę, tutaj mi się obsypał. Coś się stanie, jeśli ja go tak, o, tak delikatnie. Jest okej. Jest okej, słuchajcie. Tak, teraz ten żółty stał się mocno widoczny. Takie sobie tutaj staram się zrobić lekkie przejście z tego jaśniuteńkiego żółtego w ten bardziej napigmentowany. Tak, i teraz wiecie co? Tutaj dałabym ten perłowy róż dalej, żeby sobie wyblendować znowu z tym żółtym, ale zanim mój pędzelek się tutaj w ten perłowy, to ten jaśniuteńki róż też chciałabym go sobie nałożyć tutaj, gdzie Wam mówiłam, gdzie kończy mi się granica górnej powieki, tak to powinnam powiedzieć, gdzie rzęsy stykają mi się ze skórą, powiedzmy, o tak. Więc tutaj na tą część sobie chcę dać tego różu. O, jest bardzo delikatny. Jest bardzo delikatny i wręcz niewidoczny dla mnie póki co. O, teraz bardziej. Ale czekajcie, ja chyba nie chciałam tak wysoko. Chciałam tutaj niżej. Jest delikatny ten róż, ale kiedy go sobie dodamy, to kolor robi się coraz bardziej wyrazisty. Jeszcze go sobie tutaj dodam. A tym jaśniuteńkim różem matowym, może musnęłabym sobie tu pod powieką, ale nie. Tu chyba bardziej ze światełkiem jakieś rozświetlające coś bardziej, nie? Pod łukiem brwiowym chyba byłoby lepiej. Dobrze, użyję sobie teraz tego perłowego cienia na środek powieki, żeby ją tak nieco rozświetlić i zobaczyć pigmentację. Tak, pigmentacja jest bardzo niewielka po takiej przynajmniej jednej aplikacji. Jeszcze tutaj sobie dodam. I powiem Wam, że nie pójdę w to, żeby tutaj jeszcze różem sobie wjechać pod łuk brwiowy, tylko pod łuk brwiowy to sobie nałożę tego. Jest taki srebrny, taki nieoczywisty kolor. Ale dam sobie go na łuk brwiowy i on mi ładnie rozświetli. Widzicie to, jak ładnie rozświetla? Jaki błysk? Taki błysk. Jeszcze sobie dodam, a co? Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy nie za bardzo nisko sobie zjechałam tym metalicznym cieniem, ale i tutaj też sobie go oczywiście dam. Nie, no jest okej, myślę. Jest okej. I co chciałam jeszcze powiedzieć? Teraz na dolną powiekę, chociaż nie, no jeszcze tutaj w tych kącikach powiek. Te kąciki powiek, właśnie nie wiem, czy zewnętrzne kąciki powiek, czy wykończyć sobie tym mocnym różem,
Czy bardziej iść w ogóle w ten róż? Słuchajcie, nie wiem. Może zrobię sobie tym różem, natomiast na koniec, jak już będę miała skończone powieki, tym cieniem, tym najciemniejszym, spróbuję sobie taką delikatną kreseczkę wyciągnąć. Taką, wiecie, taką, nie? Słuchajcie, włączyłam kamerę. Wydawało mi się, że włączyłam kamerę. I tak nagrywam, gadam do Was, nie? A tutaj nagle patrzę, że tam się w ogóle nie nagrywa. I w tym czasie nałożyłam sobie cień, ten ciemny cień, ten środkowy, ten nie najciemniejszy, ale ten ciemniejszy, w zewnętrzne kąciki oczu. I też po prostu przesunęłam je też tutaj na dolną powiekę, tak do połowy. A teraz chciałabym jeszcze tym żółtym, tym bardziej napigmentowanym, też sobie tutaj pod tą dolną powieką, tylko bardziej w wewnętrznym kąciku oku, ale nie tak całkiem, nałożyć. Także nie będę już tego zmywać, cedować, tylko po prostu mówię Wam, co zrobiłam. I teraz nałożę sobie tutaj, czekajcie, bo strasznie jest fajnie napigmentowany ten żółty, tylko że jest... Bardzo tak jest mi go dużo na pędzelku. Zresztą one tak się nabierają, że tak dosyć dużo produktu się nabiera na pędzelek. O, i tutaj tak away włos. Bardziej tak o tutaj bym chciała. No, takie, wiecie co, takie coś innego. Ja się w takim stylu nie maluję. Ale tutaj wychodzi mi takie coś innego. I tutaj też sobie nałożę. Mam nadzieję, że to w miarę równo wyjdzie. Tutaj w kącik oka nałożyłabym sobie jeszcze tego żółtego, ale tego bardziej napigmentowanego. O, coś takiego, bo po prostu ja nie widzę tego żółtego na oku koloru. Teraz coś się dzieje. Myślę, że tak fajnie. Fajnie mi teraz współgra ten żółty na górnej powiece z tą dolną powieką. Jeszcze go tutaj troszkę poblenduję. No tak to wyszło. Taki wesoły ten makijaż jakiś się zrobił, taki kolorowy. Ja jeśli już się maluję, to idę w brązy. A właśnie tutaj teraz coś takiego. I słuchajcie, tą dolną powiekę, ale tylko tak tutaj, tak minimalnie w kąciku, dam sobie ten ciemny kolor i też spróbuję sobie zrobić taką kreskę za dużo powiedziane. Takie po prostu przyciemnienie tej górnej powieki spróbuję sobie zrobić. Tylko właśnie, a spróbujmy tym cienkim pędzelkiem. Bardzo rzadko go używam. Spróbujmy, oj, też się obsypuje. Czekajcie, ja sobie najpierw pójdę tutaj tą dolną powieką. O, tutaj tak sobie chciałam wyciągnąć, ale tak dosłownie minimalnie. Bo nie chodzi mi zupełnie o to, żeby to jakoś było bardzo widoczne, ale żeby tak to oczko było trochę podkreślone. Tutaj sobie jeszcze dołożę coś takiego. I tutaj użyję sobie tego grubszego, tej grubszej końcówki. Jeszcze odrobinkę. Z drugiej strony. Kurczę, muszę przyspieszyć, bo już nie mam czasu. Mam jeszcze jakieś 15 minut. Oj, coś mi tutaj spadło.
nie wiem, jakoś tak nie mogę sobie tej kreski wyciągnąć z tej strony. Jest mi też niewygodnie, bo wiecie co, tak sobie siedzę, że mam niżej tą rękę i nie mam za bardzo pola manewru. Ale już tutaj kończę. Dobra, ja już to tak zostawiam. Myślę, że wstydu nie będzie, to może być. I teraz, kochani, co? Nakładam jeszcze tusz do rzęs. Ja bronzer daję zawsze na końcu. Wytuszuję sobie teraz rzęsy. Ciekawa jestem, jak będzie z trwałością tych cieni. Jak długo mi się one utrzymają. To w następnym filmiku Wam powiem, bo teraz w ciągu najbliższych dni nie zamierzam nagrywać, bo będę miała napięty czas. Chociaż chciałabym Wam taki chociaż krótki filmik nagrać z przeglądu katalogu, bo wiem, że Was to interesuje, bo wiele osób, które mnie ogląda tutaj na YouTubie, nie macie dostępu do katalogu, niezbyt lubicie ten katalog online. I lubicie, kiedy coś tam Wam pokazuję, więc może zobaczę, jak będę przez weekend stała z czasem, wiecie? Bo tak jak mówię, liczyłam na jutrzejszą wolną sobotę, ale jednak przyjeżdżam do pracy, więc nie wiem, albo jutro może tutaj jakoś Wam nagram filmik z przeglądu katalogu, zobaczę, jak to wszystko będzie. Jeżeli tak, to też Wam powiem w filmiku jutrzejszym, no albo następnym, jak to było z trwałością tych cieni, czy mnie nie uczuliły, bo na przykład ja, no okazuje się, że jeśli chodzi o twarz, to jestem podatna na uczulenia. Chociaż z Avonu produkty raczej mnie nie uczulają, za wyjątkiem tego tego peelingu do twarzy, tego dla cery wrażliwej, on w dodatku był z tej serii Nutra Effects, że właśnie miałam takie zaczerwienienie twarzy po użyciu tego peelingu i też bardzo się dziwiłam, że dlaczego tak, że przecież no skoro to jest peeling do cery wrażliwej, czekajcie, bo coś mi tutaj nie idzie z tym okiem. Już czas mnie nagli, więc widzicie, ja nie umiem pracować pod presją czasu. Już się stresuję, już bym chciała szybciej. A wiadomo, że co nagle, to po diable. Dobrze, i teraz ta dolna. Mamy. Kawka. Nie, no całkiem ładnie mi w tym różu. A zobaczcie, jak kolorystycznie do mojego potykacza z Avonu ten róż. Dobrze, kochani, to co, tak, to mam. Bardzo jeszcze mnie tutaj kusi. Powinnam to zrobić przed cieniem, przed tuszem do rzęs. Że ja lubię sobie na linię wodną oka nałożyć czarną kredkę, tak minimalnie, ale lubię, kiedy to oko jest podkreślone, bo tak to mam wrażenie, jakbym wyglądała na taką chorą, na taką bladą, więc albo czekajcie, najpierw sobie wykonturuję twarz, za ten czas wyschnie mi tusz na rzęsach i będę mogła tutaj sobie coś jeszcze pokombinować, a tak to boję się, że wiecie, to wszystko mi się rozciapcia ten tusz. To tak, nałożę sobie puder, no i widzicie ten pędzel kabuki, nie? To ja robię tak, że nakładam produkt, strzepuję nadmiar, no i dosłownie tak sobie muskam nim twarz. I wcale nie skupiam się na tym, żeby to jakoś było tak bardzo, bardzo dokładnie, bo mówię Wam, że ten pędzel, on ma taką strukturę, taki kształt, że no on tak robi, że ten produkt doprowadza wszędzie tam, gdzie powinien.
Tutaj sobie jeszcze też na dekolt troszkę musnę. Coś tutaj jeszcze na brodzie by się błyszczy. Myślę, że jest ok. Myślę, że już tak może zostać, tylko teraz jeszcze wykonturuję sobie twarz i tutaj użyję sobie tego pędzla i użyję sobie tego produktu. Ojej, jak mocno napigmentowany. To jest ta paletka z Vee, bo to nie jest z Avonu. Znowu telefon. Już do Was wracam. Kolejny raz. Dobrze, dołożę sobie jeszcze tego bronzera. O, nie wiem, czy nie przesadziłam. Czekajcie, to jeszcze tutaj nadmiar z tego pędzelka sobie dam na linię włosów, na czoło. I tutaj sobie jeszcze rozblenduję. Minimalnie tutaj też no. Myślę, że już mogę tak zostawić. I aha, jeszcze nie powinnam zamykać, bo chciałam sobie też rozświetlić, dodać odrobinę blasku. Tak, minimalnie. Zawsze, kiedy nakładam sobie rozświetlacz, to właśnie takie mam mieszane uczucia, że po prostu, żeby mi tutaj w te zmarszczki mimiczne ten rozświetlacz nie wszedł, bo wtedy bardzo niekorzystnie to wygląda. I też lubię sobie tutaj tak troszeczkę rozświetlacza dać. Okay. I jeszcze chciałam tą czarną kredkę i tutaj właśnie na tą linię wodną oka. Lubię, wiecie co, lubię jak mam tą linię oka przyciemnioną. Nie wiem jak mi się to sprawdzi teraz, bo tutaj sobie dałam ten żółty kolor, więc czy to mi się jakoś nie będzie gryzło, że wiecie o co chodzi? Że tutaj sobie rozjaśniam tą powiekę, a tu przyciemniam, no ale tą dolną powiekę. Ale zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że już tak może zostać. I jeszcze odrobinkę różu sobie dam na policzki. Ale to tak naprawdę odrobinę, bo nie wiem, czy ja nie przesadziłam jednak z tym bronzerem. Tak jak mówię, ja się na co dzień nie maluję tak mocno, takim pełnym makijażem, tylko na jakieś tam specjalne wyjścia. Więc no, zobaczymy. Już kończę zresztą, także jeszcze tu bym trochę dodała. Myślę, że już może to zostać. I na koniec usteczka. Właśnie to.
Mam jakieś zaniżoną odporność chyba, bo wywaliło mi tutaj zimne. Więc tak ostrożnie to, tą pomadką sobie działam. I właśnie na to zimne chyba nic strasznego się nie stanie, jeśli nałożę sobie odrobinę korektora. Ale zrobię to w taki sposób, że korektor dam sobie na palec, żeby tego chorego miejsca nie dotykać szczoteczką. Tutaj delikatnie sobie to zakamufluję. No słuchajcie, tak to wyszło. Nie wiem, czy będziecie się ze mnie śmiać, czy powiecie, że ładnie. Jeszcze włos sobie rozpuszczę, żeby jakiś taki ładniejszy efekt uzyskać. Tak to wygląda, kochani. I co? Dajcie znać, co myślicie. Czy za bardzo, za różowo, czy po prostu nie. No ładnie chyba, co? Czasem tak można się umalować. Chyba myślę, że nie wyszło to źle. Tak to wygląda. No, powiem wam, że mi się podoba. Dobrze się czuję w takim make-upie. Wstydu nie ma. Myślę, że na miasto mogę wyjść. Czekajcie, jak jestem z czasem? 7 minut mam. Czyli już się mogę mojej klientki spodziewać. Także dopijam kawę. Nie wiem, czy jeszcze dziś uda mi się zmontować ten filmik i wrzucić. Zobaczymy. Ale co? Nie wiem. No, mi się podoba ten makijaż, wiecie? Dajcie znać, co myślicie. Tak, różowo, tak inaczej. Bo mówię, ja zawsze, jeśli chodzi o używanie cieni do oczu, to idę w brązy, w jakieś takie nudziaki bardziej. A tutaj właśnie zaszalałam i użyłam sobie tej paletki z Avonu kolorowej. Fajne, takie wesołe kolory. Bardzo się cieszę, że ją dostałam i myślę, że będę używać. Bardziej może tak w porze wiosenno-letniej. Myślę, że jak najbardziej będę używać tej paletki. Szkoda w sumie, że wycofują ją z katalogu. No właśnie, tak jak wam pokazywałam, w tym styczniowym katalogu jest podana informacja, że ostatni raz w regularnej sprzedaży. Dobrze, kochani, co, będę kończyć już ten filmik. Przypomnę tylko na koniec, że jeżeli macie ochotę dołączyć do Avon, to zapraszam was do siebie. Link zostawię w opisie, można kliknąć link. Rejestracja trwa góra 5 minut, a może nawet krócej. Jeżeli nie chce wam się tam wprowadzać tych danych, to mogę ja to zrobić. Także tak, kochani, zapraszam was do siebie, jeżeli macie ochotę zostać klubowiczami Avon, że zamawiać kosmetyki tylko dla siebie, albo zostać konsultantkami Avon, że do dalszej odsprzedaży. Zapraszam was do siebie, wszystko wam powiem, odpowiem na wasze pytania. Także tak, i do moich konsultantek już tutaj się zwrócę też, że staram się was, kochane, nie zasypywać jakimiś tam informacjami, mailami i tak dalej, ale chcę tylko powiedzieć, że jestem wam bardzo wdzięczna, że się do mnie zapisałyście, że jest was coraz więcej i żebyście pamiętały o tym, że ja jestem, że jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli cokolwiek, to dzwońcie, piszcie. Myślę też o tym, żeby stworzyć taką prywatną grupę na Facebooku, gdzie byłoby mi się łatwiej z wami komunikować, a wam ze mną, gdzie mogłybyśmy sobie wysyłać głosówki, bo ja na przykład na Messengerze to w sumie rzadko teraz piszę wiadomości, tylko wysyłam głosówki. Czy na przykład do mojej córki to łatwiej jest mi jakąś tam krótką głosówkę wysłać, niż wziąć ten telefon, prawda, i tam klepać te literki. I jeszcze właśnie my mamy tak, że zawsze kiedy wracam do domu, to kiedy już jestem blisko domu, to właśnie do mojej córki kontaktuję się, żeby wiedziała, że psy nie mogą być na podwórku, bo ja zaraz przyjadę i będę otwierać bramę. Więc wtedy wyciągam telefon, szybka głosówka, zazwyczaj wtedy stoję na przejeździe PKP. I szybka głosówka, nie? I taka jest fajna forma, szybka przede wszystkim komunikacji. Także taki mam plan, że właśnie, bo mówię, już mam ponad 10 osób w swojej grupie i myślę właśnie o tym, żeby stworzyć taką grupę, tylko no zobaczymy. Też będę czekać na jakieś tam info od was, czy wy w ogóle chcecie, czy sobie życzycie czegoś takiego, czy uznacie, że to będzie fajne, czy nie. Zobaczymy, jak to będzie. Także dziewczyny, kochane,
Do zobaczenia w następnym filmiku, dziewczyny i chłopaki. Także pozdrawiam Was serdecznie, przesyłam buziaczki i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!